Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas, w kolejnym odcinku naszych tutaj przygód Mongolią. Nie, w zasadzie nie pamiętam, na pewno nie pamiętam, co chciałem powiedzieć w tym momencie. No tak jest, jak coś ci szepcze do ucha i nie pamiętasz, co chciałeś powiedzieć, nieważne. Mamelucy, Bukhara, Delhi, tutaj wojnę mieliśmy. Czekajcie, tak się zastanawiam, co ja tutaj miałem kogo atakować w następnej kolejności. Chyba teraz chciałem mieć moment przerwy, tak mi się wydaje, od wojen i zobaczenia, co tutaj się wydarzy z tym Mingiem naszym. I tak, by the way, co ja potrzebuję? A, tak, chciałem się uwalniać od Mingu. Tak, to jest jedna z tych rzeczy. Już mam nawet większą armię, 71 tysięcy. Ale myślę, że zanim się uwolnię od Mingu, to muszę mieć tą wojnę z Moskalami. Wojna z Moskalami musi się odbyć przy wsparciu Bukhary, bo wtedy po prostu oni posłużą mi za mięso armatnie. Okej, okay, Muzdaran jakiś tutaj nam urósł, taki zły, w ogóle potężny. Bo ty jesteś dużym krajem, warto cię atakować? 151, jesteś krajem sunnickim, więc tutaj sporo agresywnej ekspansji byśmy w regionie dostali. Jak to wygląda? Tutaj mamy kraj też sunnicki. Tutaj co to jesteś? Ty nie jesteś sunnickim krajem i masz sojusz z Ucangiem. Co to jest Ucang? Ta Shia to jest jakaś masakra. Tutaj patrzcie, jak Bengal został zjedzony. Bachmeister w ogóle będzie kraj trudny do podbicia. Mewar Sindh, tutaj byśmy mogli zrobić przejście. No nic, po prostu nie wiem, gdzie tutaj atakować w najbliższym czasie. Chyba po prostu tak powiem, jak najszybciej się rozprzestrzenić w te strony. I wtedy ten, no a to Delhi nam stoi na drodze, niestety tutaj mamy dość sporo agresywnej ekspansji, no ale to są Indie, to nic w tym dziwnego. Czyli w zasadzie ja muszę się szykować do wojny. Albo do wojny z Japonią, która przecież powstała, tak, nasza flota też gdzieś tutaj była przed chwilą. A my tłumimy bunty. Albo muszę się szykować do... Czyli Japonia, Rosja... Myślę, że tak i tak pójdziemy sobie. Japonia. Zobaczymy tutaj ten obszar Japonii. By the way, róbmy spy networku, co mi się już teraz przyda na Japonię. Okej. Okay. W takim razie może takie lepsze staki armii sobie porobimy. Tak. Tutaj mamy 15,5, dobra. Tutaj zabierzemy stąd 4 kawalerie. Wysyłamy je w tą stronę. I wydaje mi się, że... bardzo duży influence mamy. Rice Hosta nie zrobię. 15 influence. Z czego ja to mam aż tyle? Okej, no tutaj po prostu tłumienia tych butów jest masakrycznie dużo. Okej, tu jest fort. To akurat jest mi on na rękę. Może tutaj być. Wreszcie mamy taki moment, że ta nasza horda powinna całkiem się tutaj odpalać. Tutaj z 1,20 w takim razie zostawmy sobie. No dobra, to wszystko, całe wojsko tutaj wysłamy. Myślę, że tak, zaatakujemy po prostu, ale zostali zalani. Dobra, Japonia jest trybutariuszem? Tak, Mingu. No i w zasadzie mi to nie przeszkadza. Czyli po prostu zanim się będę uwalniał, to jeszcze trzeba zjeść i to miał... Kurde. Trzeba zjeść Japonię. I będziemy mieli po sprawie. Awa. Czy ty weszłaś w koalicję przeciwko mnie? Szmordy, Jerzy. Jest szansa, że wtedy mi wypowiedzą tą wojnę. Trochę boję. Są w koalicji. Czy jest w tej koalicji? Na razie tylko Japonia. Moglibyśmy wypowiedzieć tą wojnę. Ale mam tu tylko 20 tysięcy wojsk. Ale w Japonii też nie ma wojska, została totalnie zgwałcona. Flota nasza jest... W sumie nie wiem gdzie. Ej, floty mi ukradli. A okej, okay, tutaj akurat została przesunięta. Dobra, weźmy lepszego generała z Siegem w takim razie. I ruszaj. Tutaj wszystko pokorowane, tak? Bo Japonia chyba dostaje kory na te terytoria. Nie, nie dostaje na szczęście. I ruszajmy na wojnę. Declare War. Tribal Conquest w zasadzie lećmy. Serio? Na razie wygrywamy. 26 moich galer.
Mamy też Heavy po swojej stronie. Tracimy. Przegraliśmy tą bitwę. Upsi. Czyli na pewno się nie chce wbić na tą wysepkę. No, my musimy dobudować w takim... Dobra, to będzie ciężka wojna, czyli na pewno robimy Rise War Taxation. Na pewno dobudowujemy flotę. Nasza co jest... Ok, transportowców straciliśmy. No, ale pierwszeństwo mają galery jednak, wojenne. To mi się tutaj przyda najbardziej. Zastanawiam się nad tym Shinto. Czy to przerabiać, czy nie przerabiać? Ok, ci tutaj mi polecą, trudno. I tutaj fort jest... do zdobycia. To jest niestety niepłaski teren, tutaj jest dużo wojska. Trochę ryzykuję tą wojną, ale jeżeli by koalicja by mi tu powstała, byłoby znacznie, znacznie gorzej. No to weźmy tu w takim razie. Zbóżmy to. Akurat ten fort jest kiepskim miejscu dla mnie. Ale jeżeli tutaj pójdą Japończycy, to oblegać mi, to akurat będzie dobrze dla mnie. Że w nich wbijemy i ich zniszczymy po prostu. A też chcę mieć tutaj przejście. Dobra, mamy ich fort. Genialnie. Zdobądźmy Suo. I pójdziemy ich atakować w tej prowincji za chwilę. Multan wszedł do koalicji. Mam to gdzieś. Okej, okay, piękny stack wipe. I zaraz będzie drugi stack wipe. No dobra, to akurat tym razem już nie stack wipe. Tutaj nie idziemy, bo nie będę miał przejścia. Ok, odbijmy tę prowincję. Naszą flotę, ej, już schowajmy, żeby się naprawiła, a nie żeby mi ją topili, no. Ok, jak to się cofnie. No w sumie jakbyśmy mieli tego lepszego generała, to byłoby lepiej. O, czekajcie, printing press... nie będzie. Czy my już go możemy gdzieś wprowadzić? Proszę, proszę, proszę. Aaaa! Tu są góry, to tam nie mam zamiaru się w nich wbijać. Trochę kiepski jestem w fort. Nie, może spróbujemy. Tak, wiem, powiedziałem, że nie mam zamiaru, a już się wbijam. Jak to ja zresztą. No i tak spore straty mi dodaliśmy. Nie tak spore, jakbyśmy mogli normalnie, ale zawsze coś. Dobra, tutaj... Ej, myślałem, że się... przyblokują. Czekajcie, Kyoto jest na jakim terytorium? W zasadzie to może być szybka wojna, więc... Dobra, zdobądźmy tą prowincję. No to jest dla nas takie trochę ułatwienie, no to, że zostali zrejpowani przez... Ming, tak? To jest po prostu totalne przygotowanie ich do wojny z nami. Ok, jakieś kolejne państewka weszły. Do koalicji. Okej. Okay. Będziemy mieli teraz już armię na poziomie... w sumie nie wiem jakim. Przekroczymy limit? 88 tysięcy. Ile tych state'ów mogę dodać? Bo jak zwykle nie pamiętam gdzie to jest. Mogę dodać jeden state. No nic, będziemy mieli ponad limit na chwilę. Okej, tak, dajmy sobie generała do siege'a i lecimy oblegać Kyoto. Jak Kyoto zdobędziemy, to już będzie Gites w zasadzie. A tutaj to nawet bez siege'a lecimy. No po prostu... Myślę, że powinno być coś takiego jak teraz w Hoju dodali. Że po prostu... Oj, już mi dopadli. Trzy galery poszły się rąbać, wyjebiście. Po prostu bot jest tępy. Ej, przecież ile ja tutaj buntów tych już tłumię? No to jest jakaś masakra. Prawda, Call for Allies? Na pewno tego nie zrobię. Zresztą w ogóle te bunty też potłumią mi Japończycy chyba. Albo Ming może? Halo, Ming. Chyba mamy zdobyte kolejne forty. Tutaj nie. Się zostałem cofać to... A, lećmy dalej. Kolejny fort, to już w ogóle będzie. No i najchętniej bym w ogóle posiedział tutaj w tej Japonii. Trochę ją poplądrował, nie ukrywam tego. I zbierzmy tutaj nasze okręty w takim razie. Przynajmniej to, co z nich zostało, nie? Flota jest raczej naprawiona.
Okej. To padło. Japonia, ileż masz pieniędzy? No nie powiem. Można byłoby tu sporo hajsu zarobić. No nie powiem, bo może być to ciekawa opcja. Zaraz połączymy nasze siły tutaj. Dobra, wojsko przetransportujemy. Zaatakujemy i poprzenosimy ich wszystkich. Pięknie skasowane. Dobra, lećmy poniszczyć. O nie, czekajcie, w Kyoto są. No to potem rebelsami się zajmiemy. Albo w zasadzie tą armię tu przenieśmy. O, w morę, naprawdę, gdzie to się odpaliło? Naprawdę, jakieś pisanci. Weźmy tak i ustawmy autorebel. What? Już odbili stolicę? Tak szybko? No to ja też ją szybko zajmę. I agree, czekaj, lider, już... nie. No bez jaj! Trzeba będzie im wpłacić donate'a w takim razie. Support tribesy, ale też może... Aj, teraz race hosta moglibyśmy mieć, ale... To akurat jest słabe. Wyczyśćmy teraz tutaj ten obszar. Pobiliśmy jednych buntowników, teraz drugich. Ja nie mogę, jakie to śmieszne. Tutaj jeszcze 1000 artylerii powinien dojść. Dobra, mamy naszą flotę. Weźmy misję. Może pokasujemy jakieś tutaj floty japońskie też. O, tutaj ładnie leci w dół. Pięknie. Jeden okręt, ale praktycznie im 6-7 zatopiliśmy. Sobie tak na oko mówię, bo nie zwróciłem na to totalnie uwagi. Ok, 1350. Ja nie mogę. Dobra, to już sobie przyspieszymy trochę. Skąd hajsy wybrać? Ktoś ma pomysł? Nie jestem ile jeszcze na mnie się 10. Ile mam za force limita? Over force limit, reinforcement. 4 dukaty za force limita. To akurat kiepska sytuacja. Tu jednych i drugich. Jeszcze mam chyba drugiego doradcę. Tak, dyplomatycznego. Moglibyśmy go wywalić w sumie. Delhi ma bunt, ale to już potłumimy je za jakiś czas. Kyoto lost, nieważne. No zaraz to się rozprzestrzenimy. Jesteśmy na Kyoto. Chyba nie będę miał okazji za bardzo ich poplądrować jednak. O, i znowu te się skończyły, no dobra. Chyba korupcję wezmę, wiecie? Zwiększę sobie korupcję. Nie korupcję, wezmę pożyczki. I w ten sposób po prostu... No, weźmy, przejdziemy, zmienimy instytucję i wtedy rozwiniemy technologię i będziemy spłacali pożyczki tam z najbliższych wojen. Jakoś tak to zrobimy. Myślę, że to jest jakiś tam w miarę dobry pomysł. A Japonię splądrujemy następnym razem. Okej, okay, Kyoto mamy. No, w zasadzie możemy z nimi już pizdilować. Co prawda nie mamy jakiegoś tam niskiego nastawienia tej wojny. Obszary. Tu i tu mają złoto. I najchętniej bym sobie dodał, czekajcie, tą ze złotem całą, pod panowanie. Nie mogę, mając 95% war score'a, wziąć 54? Jak się walą na twarz, lecimy tutaj.
tu robimy w takim razie? Wezmę pożyczki, trudno. Przeprowadzimy tą instytucję. Jakoś damy radę. Embrace'a róbmy. I teraz technologię. 400. 400. 300. 300. 300. Ładnie. 14, 13. 395. No i nieźle. 14, 13, 15. Wyjebiście. To jest akurat mi niepotrzebne. No, kolejną ideę. Myślę, że ekonomiczną chyba będę brał u nas. Chociaż administracyjne punkty są te, z którymi mam zawsze największy problem. Nie wiem, zastanawiam się, które albo trade'owe idee lub które z wojskowych. Quality, jakbyśmy wzięli, to już w ogóle nasza armia byłaby niepowstrzymana. Dyscyplina dodatkowa plus Cavalry Combat Ability plus Army Tradition zmniejszone. No to infantry nam się nie przydałoby. Albo ofensywne. Albo defensywne. Nawet w tym wypadku dla naszej hordy defensywne też byłyby całkiem niezłe. Manuwer dla lidera. Czyli attrition by nam się zmniejszało podczas chodzenia po tych takich dziwnych terytoriach. Army Tradition. Maintenance. Mamy bardzo drogą armię, więc wszystko co idzie w maintenance jest dobre. Widzicie znowu attrition. I attrition for enemies jest większy. Do wojny z migimy nam się to przydało. Myślę, że defensywne to jest dobry wybór. Możecie pisać co na ten temat uważacie, bo to chyba dzisiaj ostatni odcinek i nagrywam, więc znowu będzie przerwa dość długa w nagrywaniu, więc raczej będę czekał na wasze komentarze, czy mogę coś dograć, czy nie. Ok, myślę, że damy radę mimo wszystko. Wyjebiście, cała armia rozbita i teraz tu pod Kyoto. No, my tutaj lecimy teraz zdobyć fundusze. Myślę, że clue to będzie zająć jak najszybciej. Mamy takie same buildy wszystkiego, więc jak najszybszy obszar i potem będziemy go plądrowali. Japonia chce pokoju teraz, niech się walą na twarz. I tak jesteśmy trochę na minus 11. Ups. To bym się spodziewał, nie? A, tą hordę rozpuścimy, tą lecimy, atakujemy. Się chyba w góry w nich wbije, to i tak nie będzie dobrze. Ale przewaga robi swoje, nie? No kurka, kolejne bunty. Noż, Boże, kogo mi się zachciało podbijać? Wspomniałem, że oni mają tutaj po prostu jakąś miliardy pomniejszych kultur, nacji i tak dalej. Japonia jest strasznie podzielona. Czekajcie, czy Japończycy mają jakieś hajsy? Repsy. Humiliata nie potrzebuje. No to możemy wziąć. No i mamy dość spory kawałek Japonii. 115,97. Niestety ten splądrowany przeważnie przez nas. Przydałoby się splądrować też i północ. A zwłaszcza to obniżyć maintenance'a za chwilę armii. I to wszystko im splądrować. Ok, poszedł stack wipe. I chyba tak zrobimy w takim razie. No, gdzie jest moja flota tutaj? Chodźmy tu. Mam wrażenie, że... No właśnie, teraz mnie przyblokują. Aha. A my tu lećmy. O, Mink mi czyści buntowników, jak miło z jego strony. My tam przyblokujemy i lecimy tu już tutaj pozajmować i splądrować całą tę szczęść tą Japonii.
Obniżmy low maintenance i w zasadzie będziemy zbierali hajsy. Ładnie to wygląda. Okej, praktycznie cała Japonia jest przez nas okupowana. Okej, tak. No tu trzeba jeszcze też odbić te prowincje. Bo na nich też mogą rekrutować, nie? Okej, dobra. Tak, utrzymanie w dół. No i w tym momencie zbieramy po prostu hajsy z Japonii, tak? To jest też dobra taktyka. Widzicie, ile to jest golda. Przynajmniej może częściowo coś spłacimy. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!